Witamy w kolejnym odcinku programu Gwiazda Wieczoru. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie napastnik PGE GKS-u Bełchatów Paweł Buzała. Witaj, Pawle. Witam. Przed Wami kolejny mecz. Tym razem zmierzycie się z Lechią Gdańsk. Jest to drużyna, w której Ty rozegrałeś ponad 100 meczów. Powiedz mi, czy czujesz się przed tym spotkaniem jakoś szczególnie zmotywowany? To znaczy, ja go traktuję jak kolejny mecz. To, że wypada teraz na Lechię, to można tak powiedzieć, dla nas to jest kolejny krok, żeby zdobyć 3 punkty i być bliżej coraz tego utrzymania. Na pewno jakieś tam emocje będą większe ze strony, bo to jednak Lechia, bo z 4,5 roku to się nie zapomina nigdy w życiu piłkarza, ale mówię, no przed meczem na pewno będą jakieś wspomnienia, ale w trakcie meczu nie będzie sentymentów i trzeba będzie zrobić wszystko, żeby zdobyć 3 punkty. W poprzednim spotkaniu przeciwko byłym kolegom mogłeś nawet hat-tricka ustrzelić, ale jakoś nie miałeś swojego dnia. Czy się wtedy właśnie stresowałeś tym, że to Lechia była drużyna, czy po prostu... Nie, myślę, że nie. Na pewno, jeżeli ktoś oglądał to z boku, to mógł powiedzieć, że Buzi wyszedł za bardzo może naładowany albo przemotywowany, ale myślę, że ja długo nie myślałem o tym meczu, bo też nie wiadomo było, czy bo ja wracałem po kontuzji, czy będę grał w pierwszym składzie dopiero przed samą odprawą, także nie było czasu nawet się zestresować, a no, zdarzyło się tak, że jakaś tam, można powiedzieć, nieskuteczność się trafiła, bo te 3 sytuacje to naprawdę jedną czy dwie to muszę zamknąć oczy i strzelić to, ale no mówię, no na szczęście jakoś to się ułożyło, że nie przegraliśmy tego meczu, bo jakbyśmy przegrali, to było na pewno źle, ale myślę, że od tego czasu, od Lechii też zaczęliśmy coraz lepiej grać w piłkę i to jako drużyna, bo można powiedzieć, że wcześniej to wyglądało słabo, a później to już było z górki. Gdybyś miał tak porównać grę Lechii i GKS-u Bełchatów, to gdzie są największe podobieństwa, a gdzie największe różnice w sposobie organizacji gry tych drużyn? Największe podobieństwa to może być przy systemie, bo grają podobny system co my, a różnice są wielkie. Na dzień dzisiejszy no Lechia jest w dołku, a my jesteśmy zespołem, który w tej rundzie tylko jeden mecz przegrał i myślę, że gramy w miarę pozytywną piłkę dla Bełchatowa w tej rundzie, także no różnie jest dużo, bo od tego czasu, jak ja odszedłem, to trochę zawodników odeszło i ta gra im się nie kleje. Myślę, że na dzień dzisiejszy to Bełchatów ma lepszy zespół od Lechii. Nie ma co w tym ukrywać, ale mówię, no wszystko zweryfikuje boisko. A grałeś długo w Lechii, jakbyś porównał atmosfery w szatni w Lechii, w której ty grałeś i w dzisiejszym GKS-ie Bełchatów? Powiem tak, był taki okres w Lechii, gdzie ta atmosfera naprawdę była, można powiedzieć, na takim samym poziomie jak w Bełchatowie, bo w Bełchatowie nie ma problemu z atmosferą, czy wygrywasz, czy nie, to w szatni jest zawsze konsolidacja i ta atmosfera była dobra. Przed moim odejściem ta atmosfera w Lechii też była bardzo dobra i przede wszystkim dobrze graliśmy dla oka, dużo strzelaliśmy bramek, każdy nas chwalił i ta atmosfera musiała być dobra. Teraz nie wiem, jak tam jest, bo dużo się pozmieniało, ale w tym czasie, co ja byłem, to myślę, że ta atmosfera była podobna, co jest tutaj. A powiedz mi, od początku sezonu prześladują Cię kontuzje. Czy czujesz się już lekko sfrustrowany z tego powodu? Na pewno to nie daje mi możliwości, żeby pokazać wszystkim kibicom, na co mnie stać, bo jednak te kontuzje trochę wybijają z rytmu. Wcześniej miałem 8 miesięcy przerwy, teraz 6 tygodni. No jestem tutaj, się śmieję, jestem 13 miesięcy, a 8 miesięcy czy 9 się leczyłem i to nie daje mi też spokoju, bo w całej rundzie, już, w całym sezonie już można powiedzieć, jeszcze mam 7 kolejek do końca, a ja już 10 meczy, gdzieś 8 czy nawet 9 straciłem przez kontuzję, dlatego no nie jestem w stanie pokazać tego, na co mnie stać, ale mam nadzieję, że już teraz te półtora roku, co będzie w czerwcu, będą za mną i koniec będzie z kontuzjami i pokażę, na co mnie stać. Odejdźmy trochę od tej piłki ligowej. Przed nami Euro 2012. Jak oceniasz szansę polskiej reprezentacji? Myślę, tak jak każdy Polak, pierwszy, najważniejszy jest mecz na Euro, na otwarcie, bo jeżeli ten mecz wygramy, to pójdziemy, można powiedzieć, na takiej fali i wyjdziemy z grupy, a po wyjściu z grupy no niech się dzieje co chce, tak. Najważniejsze, żeby wyjść z grupy, pokazać całej Europie, że my też potrafimy grać w piłkę, ale mówię, jeżeli wyjdziemy z grupy, to już nie będzie na tyle słabych zespołów, w którym będziemy mogli mówić, że na pewno wygramy, bo na Euro takich zespołów nie ma. Ja trzymam kciuki, bo myślę, że jak każdy Polak trzymam za reprezentację i życzę jej najlepiej, także myślę, że wyjdziemy z grupy. Sam jako kibic wybierasz się również na jakiś mecz?
Nie wiem, czy dam radę, bo 9 czerwca wstępuję w związek małżeński, będę miał ślub, także nie wiem, jak to się wszystko ułoży, także no, nie zakładam, że pojadę, ale mam mieszkanie w Gdańsku, tam na stałe będę mieszkał. Po ślubie może wybiorę się na jakiś mecz w Gdańsku, o ile jeszcze będę miał jakieś tam bilety, ale mówię, nie obiecuję, bo ciężko będzie z czasem, ale ja jestem takim można fascynatem futbolu, że na pewno żadnego meczu oprócz tego tych 2 dni wesela i poprawin, to na pewno żadnego meczu nie opuszczę, dlatego na pewno będę na bieżąco. A gdybyś to ty był selekcjonerem reprezentacji, czy powołałbyś któregoś z kolegów z GKS-u tutaj do kadry? Na dzień dzisiejszy ciężko, bo ta runda pokazuje, że mamy spory potencjał, ale tamta runda pokazała, że jeszcze jakieś tam znamie na nas było, że słabo gramy, ale myślę, no na dzień dzisiejszy ciężko mi powiedzieć, bo my mamy taki zespół, w którym jest dużo doświadczonych i dużo młodych zawodników, także ja bym nie chciał nikogo wyróżniać, ani kogoś tu proponować, bo każdy wie, jaką ma swoją wartość, a każdy trener, ja też inaczej na to wszystko patrzę, ja też może bym powołał do kadry innych zawodników, ale mówię, ja jestem tylko zwykłym zawodnikiem w Bełchatowie i nie chcę określać, czy ten by się nadawał do kadry, czy ten. Zostawmy tym ludziom, którzy grają dłużej w piłkę i się może bardziej znają. A to może konkretnie, gdybyś był trenerem, powołałbyś na przykład Pawła Buzałę? Na dzień dzisiejszy chyba raczej nie, bo ja uważam trochę jeszcze muszę pracować i ja sobie zdaję sprawę, że mam duże problemy ze skutecznością, nad tym pracuję, ale mówię, no, jeżeli bym był skuteczny, można by było inaczej rozmawiać, bo dzisiaj bym miał 9-10 bramek na koncie, bo tyle sytuacji miałem, to można było coś tam wspominać, ale na dzień dzisiejszy to jeszcze dużo pracy przede mną. Powiedz mi tak trochę, teraz odejdę od piłki, jak Ci się podoba w Bełchatowie? Na pewno to nie jest duże miasto, nie ma dużo uroków życia. No, ja będąc w Lechu Poznań czy w Lechii, to mieszkałem w dużych miastach, to nie ma co porównywać, ale mówię, że każdy człowiek musi się przyzwyczaić do danego miejsca. No, grasz tam w piłkę, gdzie Cię chcą, gdzie Ci płacą i nie ma co ukrywać, że nie przyszedłem tutaj się bawić, tylko rozwijać się piłkarsko i ten klub mnie chciał, dlatego no mówię, no ja pochodzę też, urodziłem się w małej miejscowości, dlatego też nie mam jakoś z tym problemu, a no mówię, czasem można wyskoczyć gdzieś do dużego miasta, bo to niedaleko jest. Zaklimatyzowałeś się? Nie ma problemów, myślę, że ja jestem takim człowiekiem, z którym każdy ze mną może porozmawiać, ja szybko łapię kontakt, także dla mnie nie ma problemu. Właśnie szybko łapiesz kontakt, z którym z zawodników GKS-u najszybciej złapałeś kontakt, z którym najwięcej tak utrzymujesz kontaktów również poza boiskiem? Ciężko powiedzieć, na pewno Łukasz Sapela to była taka pierwsza osoba, która mi tutaj najwięcej pomogła, także można powiedzieć, że te początki to było przy jego boku, także on mi na pewno dużo pomógł, ale mówię, no ja z każdym się dogadam, nie ma tak, że tylko z jednym się koleguję, czy z drugim. Z każdym porozmawiam, mówię, no poza piłką też czasem ciężko jest, bo każdy ma rodziny. Ja nie lubię tak, można powiedzieć, po treningach cały czas się widzimy przez rok czasu, także można trochę od siebie odpocząć, ale mówię, no czasem się wyskoczy z kolegą jakimś na kawę, czy z rodziną, ale dla mnie nie ma problemu, z kim ja to wyjdę z drużyny, bo z każdym mam dobry kontakt. Powiedz mi, jak wygląda Twoje życie prywatne? Jesteś osobą rodzinną? Już tutaj się pochwaliłeś, wyprzedziłeś trochę pytanie, że wkrótce masz ślub. No ja jestem taką typem, można powiedzieć, domatora. Dużo spędzam w domu z narzeczoną. Jestem, myślę, że osobą rodzinną, bo często moja rodzina jest na telefonie, także często rozmawiamy. Ja też nie wyobrażam sobie inaczej, żeby ta rodzina gdzieś była na boku, także ja myślę, że rodzina jest najważniejsza i to trzeba zawsze pamiętać, bo piłka się nie kończy, kończy się za parę lat i później trzeba będzie na nowo sobie układać życie i wiem, że rodzina zawsze pomoże i na to mogę na narzeczoną czy na moją rodzinę zawsze polegać, także nie można takich spraw zaniedbywać. A życie piłkarza to też często właśnie przeprowadzki, czy żonie to jakoś, przepraszam, narzeczona jakoś to nie przeszkadza? Ona wiedziała, że z kim się wiąże, także wiedziała, że może być taka możliwość, ale myślę, że jak jesteśmy razem, jest wszystko ok. Ciężko było, jakbyśmy byli osobno w rozjazdach, także
ona jest do tego przyzwyczajona i na pewno też cierpliwa, bo zdarzają się dni, gdzie ja nie jestem w dobrym humorze właśnie przez futbol, a czasem ciężko jest nie przenosić rzeczy boiskowych do domu, bo czasem się to rozmyśla, ale myślę, że ona się do tego przyzwyczaiła i wie, jak się też w niektórych sytuacjach zachować, także na pewno przy niej mi też jest łatwiej te czasem niektóre niepowodzenia, bo jestem człowiekiem, który nie rozpamiętuje dużo, ale niektóre powodzenia, ona wie, jak się zachować i jak odejść, można powiedzieć, czasem na bok i dać mi trochę spokoju. Tutaj sam wspomniałeś, kariera nie trwa wiecznie. Przy tym jest jeszcze ładnych parę lat gry w piłkę. Czy już masz jakieś pomysły, co potem? No ciężko mi stwierdzić. No, mam dzisiaj 26 lat, dopiero w grudniu 27, także jakiś kurs trenerski na UEFA mam zrobiony, także chciałbym kiedyś, no, jak skończę, potrenować małe dzieci. Nie myślę tu o jakichś drużynach seniorskich, ale chciałbym widzieć, jak dzieci dorastają, jak podnoszą swoje umiejętności, także mam nadzieję, że zostanę przy piłce. Mówię, dzisiaj mam papier, ale no, za parę lat może się okaże, że będę robił co innego, także na dzień dzisiejszy jeszcze bym chciał troszeczkę pograć w piłkę i zobaczymy, jak to będzie. A co jeszcze oprócz gry w piłkę lubisz robić? Co lubię robić? No, ciężko tak powiedzieć, no, czasem to posterwuję się po internecie, ale mówię, no, czasem dużo interesuję się można powiedzieć boksem. Ta fascynacja do boksu jest na pewno duża. Ale tylko jako widz? Tylko jako widz, nie. No, z mojej postury to raczej nie można wywnioskować, że jestem jakimś tam bokserem. Nie. Ja jestem zafascynowany Tomkiem Adamkiem. Wszystkie jego można walki od 6 lat. Nie przepuściłem żadnej. Zawsze się zdarzało, że w nocy się stawało i oglądało. Nawet trochę podobny jesteś. No chłopacy się śmieją, że tak, ale no, Tomek Adamek to trochę postać większa ode mnie, także z postury może twarzy, rys, tak, ale dla mnie to tym bardziej pozytywne, że ktoś mnie chociaż z twarzy porównuje, bo zawsze to jest miłe, że tak znana postać jak Tomek Adamek i ktoś mówi, że jestem do niego podobny. A tak myślę, że oprócz tego boksu to do dużych zainteresowań tak ja aż nie mam, wiadomo. Jakieś gry na przykład lubisz pograć? Czasem mam w domu Xboxa, ale to czasem jak jestem sam, jak jestem z narzeczoną, to raczej nie grywam, bo mam się wtedy z kim zająć, z kimś posiedzieć, a jak jestem sam, to czasem pogram, ale mówię, no, często nie gram. Jakie są twoje główne cele życiowe i sportowe? Życiowe? No chciałbym stać się lepszym jeszcze człowiekiem i założyć rodzinę w przyszłości, także jeden cel mam nadzieję, że wykonam już w czerwcu, a później zobaczymy, jak to się ułoży. A sportowe? Być jeszcze lepszym piłkarzem, także chciałbym strzelać tych bramek jeszcze więcej i kto wie, czy nie pójść jeszcze wyżej do jeszcze lepszego klubu. A masz marzenie o kadrze związane z kadrą? Na dzień dzisiejszy nie myślę o tym. Jeżeli bym dobrze grał, to coś tam by się pojawiło, ale na dzień dzisiejszy to muszę naprawdę dużo pracować. Ja znam swoje miejsce też w szeregu i nie ukrywam, że chciałbym być dobrym zawodnikiem na Ligę Polską, strzelać bramki, a później z raz tego może by się coś urodziło. Także naprawdę ja jestem takim... Chciałbyś sił za granicą na przykład spróbować? Na pewno to dla każdego zawodnika była jakaś tam nobilitacja, że ktoś go zauważy za granicą, ale mówię, najpierw chciałbym cały sezon przegrać zdrowy, bez kontuzji i tych bramek sześć zdecydowanie więcej, a później można było myśleć o jakimś wyjeździe czy zmianie klubu, bo na dzień dzisiejszy jestem tu szczęśliwy, ale mówię, no, te kontuzje mnie nie umijają i niestety tego całego sezonu nie mogę zawsze do końca dograć. To jeszcze powiedz mi na koniec, czego mogę ci życzyć? Dużo goli, także mało przestrzelonych strzałów, także no i żeby zespół wygrywał, bo jeżeli ja będę strzelał, a zespół nie będzie wygrywał, to nie będzie miało sensu, bo piłka nożna sport zespołowy, ale mówię, no, żebym był skuteczny, to jest najważniejsze. To tego ci życzę. Moim i Państwa gościem był Paweł Buzała, napastnik GKS-u. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Gwiazdy Wieczoru. Dzięki.